Ja nazywam się Tomek Machnicki i poprowadzę tego roasta, ponieważ my zawsze wybieramy najbardziej energetyczną osobę do prowadzenia roasta, no i to jestem ja właśnie. Teraz będę przedstawiał osoby, które wystąpią na naszym roaście. Zacznę od jednego z naszych gości. Dajcie mu wielkie brawa, Tomek Nowaczyk. Tomek Nowaczyk jest członkiem kabaretu Czesław, bardzo znanego, jest to też improwizator sceniczny. Tomek również jest autorem książek dla dzieci, a w ogóle komedią zajmuje się naprawdę od 20 lat. Ale niewiele osób wie, że Tomek też przez 10 lat palił papierosy. I przez cały ten czas, przez no, Krzysiek powiedział, że matka Tomka zajebie i tu jest bardzo blisko, bo Tomek przez 10 lat ukrywał ten fakt przed żoną cały czas. I ludzie się dziwią, jak mu się to udało przez 10 lat. A ci, którzy znają Tomka, no to mówią, że to jest nic dziwnego, skoro on się przez 20 lat zajmuje komedią i był w stanie ukryć wszystkie dobre żarty. Tomek kiedyś też jechał rowerem i zderzył się z pijakiem, jadąc rowerem bez światełka. I co jest ciekawe, to policja w raporcie z tego wydarzenia napisała brak udziału osób trzecich. No, drugich miał być, ale zjebałem. No, nieważne. Słuchajcie, no, na roście Wolskiego z żartami to będzie tak trochę jak z oddawaniem próbki kału do badania, że my wiemy, że to jest gówno, a i tak się spodziewamy dobrych wyników. Tomek biega maratony, nawet ultramaratony, biegł na 40 km, na 80 km, nawet na 240 km. I Tomek naprawdę... Bardzo dobrze, że przynajmniej w jednej dziedzinie życia postawiłeś na dystans. Krzysiek Kasparek. Krzysiek Kasparek, jeden z ulubieńców publiczności Comedy Lab. Tak. I też publiczności na YouTubie. Pierwsze nagranie Krzyśka Kasparka na YouTubie nazywa się Zasłużony dla cywilizacji śmierci. I właśnie największą zasługą Krzyśka jest to, że potrafił sprawić, że mało kto to nagranie zobaczył. Też Krzysiek pracował na uczelni przez wiele lat, był socjologiem na pół etatu, zajmuje się zawodowo improwizacją sceniczną. Mi się wydaje, że bardzo wyraźnie widać, że przy podejmowaniu życiowych decyzji stały dochód nie był Krzyśka priorytetem. Krzysiek zajął się stand-upem, bo stwierdził, że jak ma robić coś, co nie przynosi dochodów, no to przynajmniej chciałby być wulgarny. I słuchajcie, Krzysiek jest socjologiem, który rzucił pracę w zawodzie, żeby zająć się komedią. I naprawdę jest niewiele osób, które, żeby podążyć za marzeniami, musiały poświęcić tak niewiele. Kolejny z naszych gości, Adam Gajda. Adam, słuchajcie... Bo tak, to, że wieśniakiem to jest taki stereotyp trochę, bo Adam jest hodowcą róż tak naprawdę. I na pewno kojarzycie historię małego księcia. Ja przytoczę, pewnego razu róża powiedziała kilka pustych słów, dlatego chłopiec przestał jej ufać. Postanowił odlecieć. Ostatniego dnia niezrozumiały kwiat wyznał mu miłość.
Po upływie czasu bohater zrozumiał, że również ją kochał i niepotrzebnie odlatywał. Róża wyjaśnia księciu, czym jest miłość, pozwala mu odejść, by przekonał się o swoich uczuciach. Mały książę tęskni za swoją różą, wspomina ją, bo dzięki róży nie czuł się samotny. I właśnie ta historia nie ma żadnego związku z Adamem, no bo Adam jest wieśniakiem normalnie. Patryk Trela. Patryk Trela jest członkiem Comedy Lab, ale jest również antropologiem. I jeżeli ktoś nie wie, to antropolog z definicji to jest taka osoba, która jako jedyna może zazdrościć socjologowi wykształcenia. Jeśli ktoś na przykład nie wie, czym się zajmuje antropolog tak już w praktyce, no to zajmuje się głównie szukaniem pracy. I gdyby Patryk się zdecydował zatrudnić w McDonaldzie, to jego kierownikiem by był Krzysiek Kasparek. Michał Łącznik. Kolejny z członków Comedy Lab. Michał jest improwizatorem scenicznym i jest nawet prezesem Comedy Lab. Jedna z osób, która założyła to stowarzyszenie. I Michał napisał też książkę. Bo to nie była specjalna zmiana akcentu, tylko maskowane przejęzyczenie. Nieudolnie oczywiście. Michał napisał też książkę Praktyczna improwizacja. Jak techniki improwizacji usprawnią każdy aspekt twojego życia? I Michał, powiedz tak szczerze, skoro ty wiesz takie rzeczy, to czemu ciągle tu jesteś? Co jest ciekawe, Michał prowadzi warsztaty pod tym samym tytułem i ich absolwentem jest Krzysiek Kasparek. Jest z nami kolejny z naszych gości, Cezary Pontewski. Czarek też nie lubi samotności i niestety do tej pory nie znalazł sobie kobiety na stałe. Tylko to, moi drodzy, dlatego, że Czarek pochodzi z Łukowa, a jest takie staropolskie powiedzenie, że z Łukowa to słaba druga połowa. I właśnie też Czarek trenował również piłkę nożną i po przerwie zawsze go zmieniali od razu. Bo z Łukowa słaba druga połowa. To był taki żart dochodzący. Filip Kiciuś-Białoskórski jest również z nami. Najnowszy członek Comedy Lab. I Kiciuś napisał w swoim opisie, że jest gruby i łysy. Ja sobie tak myślę, Filip, na przyszłość to pamiętaj, że to są akurat rzeczy, które wszyscy są w stanie zauważyć. To nie jest tak, że... Ale tak poważnie, to ja uważam, że nieelegancko jest się śmiać z takich fizycznych niedoskonałości, więc mam inną ciekawostkę na temat życia Filipa. Otóż Kiciuś chciał popełnić samobójstwo normalnie strzałem w serce, tylko że kula się nie przebiła po prostu. Mam też taki jeden fakt na temat małżeństwa Filipa. Chodzi o to, że żona Filipa, jak w trakcie seksu wchodzi na Kiciusia, no to po prostu zakłada raki. To jest, żeby dojść na szczyt, oczywiście wiadomo. Ale tak, jak już jesteśmy przy tych właśnie nowotworach. No to słuchajcie, jest z nami Antoni Syrek-Dąbrowski. I ktoś mógłby pomyśleć, że chodzi o to, że Antoni miał guza mózgu, a nie można zapominać, że Antoni odpowiada również za założenie stand-up Polska.
To czułem, że się z tyłu bardziej spodobał. Zbychu Grabowski. Zbychu Grabowski. Również członek ekipy Comedy Lab. Wspaniała osoba. Przecież to jest najlepszy jakby żart na Zbycha, że to właśnie on się z tego zaśmiał. Jest w środowisku taka plotka, że Zbychu jest bezdomny. A prawda jest taka, że Zbychu jako jedyny z nas nie gra w tą brudną grę krakowskich deweloperów. Wiecie co? Ktoś mógłby pomyśleć, że Zbychu po prostu nie ma pieniędzy na mieszkanie. A prawda jest taka, że Zbychu jako jedyny z nas nie gra w tę brudną grę światowych bankierów. Kolejny z naszych gości. Mieszko Minkiewicz. Przez długi czas wydawało się, że Mieszko będzie najbardziej rozpoznawalną osobą na tym roście. I powiedz, Antek, naprawdę musiałeś też to Mieszkowi zabrać. Pierwsza osoba, która wystąpi na dzisiejszym roście. Krzysiek Kasparek. Krzysiek... Słuchajcie, Krzysiek jako socjolog się często zajmował dewiacjami seksualnymi. No i ja tak myślę, że to jest trochę jakby w policji zatrudnić złodzieja. To... I Krzysiek w zeszłym roku rzucił pracę jako socjolog i wziął ślub. Ja myślę, że to jest ciekawe, że w jednym roku postanowił się pozbyć seksu ze wszystkich obszarów swojego życia. Dajcie mu wielkie brawa, przed wami Krzysztof Kasparek. Dobry wieczór. Tomasz Machnicki, jeszcze raz wielkie brawa dla niego, bardzo proszę. Powiem wam szczerze, z Tomkiem trudno się wypoczywa, bo nie pójdzie zbierać kwiatów, bo łąka to prawie jak rozłąka. Nie pójdzie polnymi dróżkami, bo tam są rozstaje. I nie chce wejść na zamek, bo most jest rozwodzony, więc... Już wspomniany oczywiście Antoni Strek-Dąbrowski. I ja wiem, że jest pokusa, żeby robić sobie z Antka takie łatwe żarty, nie? Że tam słucha rapera guziora, że zamiast się lenić, to się guzdrze, że jak pije wodę, to tylko nie guzowaną. Nie? Ale takie żarty są po prostu moim zdaniem obrzydliwe. Z angielskiego disgusting. I Antek to jest taki naprawdę typowy facet, nie? Bo miał naczyniaka, ale na zmywaka czasu nie starczyło. W ogóle, Antek, czym się walczy z naczyniakiem? Ludwikiem? Tak, Antoni lubi budzić współczucie, on w stand-upie żalił się, jak mu ciężko, pokazywał, jak cierpi na chujowych backstage'ach. Teraz ogłosił, uwaga, że kończy z programem życie. I Antek tak pragnie współczucia, że on specjalnie chodzi na koncerty reggae. Staje tam wśród ludzi, zamyka oczy i myśli, że to jemu wszyscy mówią, łojoj. Jak już jesteśmy przy nowotworach, to pierwsza dziewczyna Adama Gajdy zmarła na raka racicy. Czy wspomnę mojego obecnego pracodawcę? No nie omieszkam, no. Pamiętam do dziś, jak wyglądało nasze pierwsze spotkanie. To Mieszko powiedział do mnie wtedy, posłuchaj Kasparku, ja cię będę woził na supportu, a ty mnie pokażesz, jak się żyją w miastach, gdzie są cywilizacje, ja? Potem pojechaliśmy do Katowic i mówię mu, słuchaj, spróbujemy może squasha, nie? A Mieszko mówi, toć ty rozum całkiem stracił, ja nie będę wyjmował nic squasha. A na pewno...
A na pewno nie zbio. Wiesz, czemu te śmieci się nazywają bio? Bo jebio. Teraz powiem żart jak Cezary Pontewski. Przychodzi gościu normalnie do lekarza i mówi, że źle się czuje, rozbiera się i widać, że w dupie ma dziuplę, z przodu konar i z niego zwisa nie jeden, ale dwa żołędzie. I gość się pyta, czy wszystko ze mną ok, a lekarz mówi, proszę pana, jest super, pan jesteś chłop jak dąb. Jest z nami Tomek Nowaczyk i nie wszyscy wiedzą, że Tomek jest klaunem w szpitalu, tak? I on tutaj jest dzisiaj służbowo, bo powiedzieli mu, że będzie jakiś chłopiec z rakiem. I słuchajcie, bo Tomek, to jest nie wszystko, bo Tomek jest klaunem medycznym i jego ksywa klauna brzmi doktor do widzenia. Więc jak się domyślacie, ten przezabawny pseudonim nabiera nowego wymiaru na onkologii. I słuchaj, Tomek, ty się nie baw w półśrodki, tylko weź sobie zmień ksywę na doktor, proszę pani, zrobiliśmy naprawdę wszystko. Serio. Tomek, to jest taki hardy skurwiel, że jakby chodził do dzieci w śpiączce, to by miał ksywę doktor dobranoc. Ale dobra, bo może ja tak nie powinienem mówić, Tomek, bo cię jeszcze zwolnią, także sorry, do widzenia. Patryk Trela, słuchaj. Mam dla ciebie przepis. Bierzesz syrek, sypiesz mącznikiem i trela! Michał Mącznik! Gdzie masz włącznik? Widziałem, jak Zbychu Grabowski jebał się z mącznikiem. Nie, przepraszam, jestem. Przepraszam. Jak Zbychu jebał mocznikiem. W ogóle Zbychu Grabowski i Kicisz Białoskórski, jedyni ludzie, którym nie opłacają się ciuchy na wagę. Kiciuś chciał zobaczyć, co jest pod wodą i zrobił kurs płetwo-knurka. Jedyna szansa, że Zbychu będzie miał namiastkę domu, to support u Pawła Chałupki. Zbychu i Kiciuś chcieli zamówić małże, ale kelner odmówił, powiedział, że nie będzie rzucał pereł przed wieprze. Gdyby Zbychu był ślimakiem, to takim bez skorupy. Kiciuś ma tak duży brzuch, że każdy jego związek jest na odległość. Zbychu, gdyby na tobie opierała się ewolucja, to ludzie nigdy nie weszliby do jaski. Łukasz Wolski, bohater dzisiejszej imprezy, ale nazywać go bohaterem to jakby mówić o mączniku blondyn. Pochodzi z rodziny górniczej. Jak bardzo górniczej? A takiej, że się nie rodził, tylko go wydobyli. W ogóle, jakby połączyć Syrka i Wolskiego, to będzie kopalnia rudy. I ważna rzecz, Łukasz sam górnikiem nie jest, ale też chętnie położyłby łapę na jakiejś trzynastce. I teraz, Wolski, ty w swoim specialu sprofanowałeś hymn Polski w intro. Ja z tej okazji chciałbym tobą skalać inną polską świętość.
Na ten czas Wolski chwycił papieru do ściany przypiętą swoją rolkę długą i jąwszy ją rozwijać lekko drżącą ręką, niby wąż boa, oburącz w dłoniach zacisnął. Zdął policzki jak banie, w oczach krwią zabłysnął, zasunął w pół powieki, wciągnął kawał brzucha i do jelit wysłał z siebie cały zapas ducha. I zagrał odbyt jak wicher bulgoczącym dechem. Niesie w muszle muzykę i podwaja echem. Umilkli strający, stanęli sikacze zdziwieni, mocą, czystością, dziwną harmonią pieni. Wolski cały kunszt, który niegdyś w Jastrzębiu słynął, jeszcze raz przed uszami współsraczy rozwinął. Napełnił wnet i ożywił kabinę dźwięgnowy. Jako lewiatan wyszedł z dupy i rozpoczął łowy. Bo w sraniu była ze dnia historia krótka. Zrazu bąk dźwięczny, rześki, to przecież pobudka. Potem jęki, po jękach chlub, to śniadanie. A gdzieniegdzie kał twardszy jak grzmot, to żartów pisanie. Tu przerwał, lecz nie skończył. Wszystkim się zdawało, że Wolski wciąż sra jeszcze, a to echo srało. Dziękuję bardzo. Teraz przed wami Filip Białoskórski. I Filip Białoskórski też jest bardzo dużym fanem metalu. I to dlatego, że jego rodzice byli artystami i wykształcił taką organiczną niechęć do plastyku po prostu. No cóż, czy mogłem tego nie mówić? Oczywiście, ale zawsze warto spróbować. Dajcie mu wielkie brawa. Przed wami Filip Kiczuś Białoskórski. Michał Mącznik, proszę Państwa. No Michał jest dla mnie jak taki mój komediowy ojciec. Bije mnie tak ze 3 razy w tygodniu i ciągle mi obniża samoocenę, mówi, że nic nie osiągnę, także no. Michał miał kiedyś w ogóle własny biznes, proszę Państwa. On sprowadzał z Chin podkładki pod myszkę z silikonowymi piersiami jako oparcie nadgarstka. Na próbę zamówił 500 sztuk, przez pomyłkę otrzymał jakieś 1,5 tony tych podkładek. No Michał, można powiedzieć, że Chińczycy cię wycyckali. Mącznik od lat słyszał tylko na jedno ucho, przez co musiał przejść szereg różnych trudnych operacji. Był to efekt uboczny słuchania materiału Wolskiego, jak się okazało. No jest to jednak łaskawy wyrok. Syrek usłyszał stand-up Wolskiego 3 razy i musieli mu to gówno operacyjnie usuwać z czaszki, także... Patryk Trela, stary, dobry patros. No nad ja się z patrosa nie będę jakoś długo naśmiewał, bo mi go szkoda, bo nad nim się bardzo znęcali w szkole, no. Nad nim się tak znęcali w szkole, że on do dzisiaj z przyzwyczajenia myje twarz w sedesie, no. Krzysztof Kasparek, kolejny z moich mentorów. No on jest fascynujący, naprawdę. Krzysiek jest jedynym komikiem w Polsce, któremu za występ płaci się mieszkiem. To jest... I o Krzyśku dużo się mówi, wie, no tak, że jest socjologiem, że jest nierobem, ale mało kto o tym wie, że Krzysiek jest jebanym komunistą. Proszę Państwa, Krzysiek jest takim komunistą, że na Wigilii dzieli się tylko cudzymi opłatkami. On jest takim komunistą, że przed Wigilią na czubku choinki zawiesza czerwoną gwiazdę. Krzysiek jest takim komuchem, że jak jedzie w trasę z Mieszkiem, to nie po to, żeby go supportować, on jedzie mu towarzyszyć. Jest takim komuchem, że poszedł na socjologię. Byle co, byle socjal miało w nazwie, nie, kurwa? Krzysiek jest tak lewicowy, że jadąc w trasę z Mieszkiem pakuje do walizki LGBT-y. Jest takim wjebanym komunistą, że on nie robi porządku w domu, on dokonuje czystek. Jest takim komunistą, że choć od lat ma prawo jazdy, to nigdy nie kupił sobie samochodu. Tylko dlatego, że samochód po angielsku to car. Krzysiek tak nienawidzi prawicy, że masturbuje się tylko lewą ręką. Co zabawne, jest to jedyny moment w ciągu dnia, gdy ma ręce pełne roboty.
Ktoś mógłby powiedzieć, a czemu tyle żartów na Kasparka, bo Rose Kasparka był w tamtym roku. Wiem, że był, ale nie byłem, kurwa, zaproszony, więc... Dobra, pojechaliśmy po proletariacie, przejdźmy do oligarchy. Mieszko Minkiewicz. Mieszko wygląda tak, jakby poprosić sztuczną inteligencję o namalowanie typowego fana Happysadu. Mieszko w swojej komedii nie rozmienia się na drobne. Wszystkie oddaje Kasparkowi. Mieszko słynie z antyklerykalnego humoru i poglądów. On nawet po mieście porusza się ekskomunikacją miejską. Jeśli już porusza się samochodem, to tankuje tylko na apostacji benzynowej. Mieszko jest takim antyklerykałem, że jak jedzie na grzyby, to aby w lesie zasadzić papieżaka. Posiada taką niechęć do Stolicy Apostolskiej, że kupuje swojemu dziecku tylko żółte kredki. Mieszko jest tak antykościelny, że od kiedy Kasparek zaczął go zaportować, to go łamie w krzyżu, kurwa. Ale nie jest też skrajnie radykalny w swoich poglądach. Nie miał nic przeciwko, aby w Polsce kilka lat temu, w polskiej komedii, miała miejsce pontifikacja, prawda? Tomek Nowaczek. No, potomku ciężko mi cisnąć, bo to jest, kurwa, po prostu dobry człowiek. No, on jest taki bardzo fajny, sympatyczny. Był w tamtym roku na roście Kasparka, teraz znowu jest tu z nami, co dla mnie jest niezbitym dowodem na to, że dobro wraca. No ale przejdźmy do naszej jebanej gwiazdy. Do naszej wisienki na torcie. Chociaż w przypadku Wolskiego to raczej taki nieprzetrawiony kawałek kukurydzy wypływający z poranną kackupą. Łukasz Wolski, proszę Państwa. Wolski jest takim alkoholikiem, że osiągnięcia życiowe mierzy w kamieniach promilowych. On pije tak dużo, że on już nie ma kackupy. On popada w kaucuk. Wolski je opisie historią, kiedy to wypił tak dużo, że bezdomni odprowadzili go do domu. Ja chciałbym tu tylko nadmienić, że Zbychu i Kasparek bardzo ładnie się wtedy zachowali. Wolski uwielbia uprawiać sport. Kiedyś nawet uszkodził sobie miednicę. Stało się tak zaraz po tym, jak wlał do niej wódki i próbował na niej usiąść. Łukasz pije od tak dawna, że jak jako małe dziecko dostał swój pierwszy smoczek, to z przyzwyczajenia w niego dmuchnął. Wolski bardzo lubuje się w żartach na temat ekskrementów, o czym wszyscy wiemy. Bardzo lubi też opowiadać suchary, więc możemy śmiało stwierdzić, że Wolski byłby dobrym kandydatem, by zastąpić w przyszłości Karola Strasburgera w Familiadzie, prawda? O tyle, że z Wolskim na pokładzie program musiałby zmienić nazwę na Fekaliada. Jak w artefakcie śmierdzi łajnem, to widownia się zastanawia, czy to Szambo wyjebało, czy też Wolski testuje nowy materiał. Wolski kiedyś po pijaku przyznał mi się, że przez pracę przy komputerze bolą go nadgarstki. Stary, jak coś, to znam typa, który ma na zbyciu 1,5 tony zajebistych podkładek pod myszkę. Tyle ode mnie, dziękuję bardzo. Filip Białoskórski. A teraz szybka ciekawostka o pani, która wychodzi. No poszła do toalety. To nie jest istotne. Ciekawostka o kolejnym występującym. Mieszko Minkiewicz. Słuchajcie, Mieszko kiedyś kupował sobie normalnie w sklepie zegarek. I jakby położył pieniądze na stole i ta pani, która mu sprzedawała zegarek, tak patrzy na niego i mówi: Mieszko? A on mówi: rozpoznała mnie pani? A ona mówi: dał pan 10 złotych. No cóż, dajcie mu wielkie brawa. Przed wami Mieszko Minkiewicz. O, dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Okej, okay, jestem, super. Dziękuję, chciałem właśnie powiedzieć, jak wspaniale jest to wydarzenie zorganizowane. To jest wspaniałe. Ja uwielbiam wracać do Comedy Labu. Zobaczcie, jakie to wszystko jest przemyślane, jak oni to ładnie zrobili, że roast jest Wolskiego, więc tutaj na mównicy jest szmata. To wszystko... Wolski jest ze Śląska, więc wszyscy możemy się poczuć, tutaj jest temperatura jak w kopalni, prawda? To wszystko jest mega przemyślane, ja bardzo dlatego lubię właśnie chłopaków z Comedy Labu, że oni to tak robią. Naprawdę, oni są bardzo kreatywni, no ale to w sumie logiczne, bo przy ich zarobkach to jest warunek przeżycia. No. I jeszcze ich cenię za to, że to są tradycjonaliści. Na przykład ostatnio byłem w Warszawie i tam usłyszałem plotkę, że tam komicy posiłkują się, pomagają sobie czatem GPT przy pisaniu żartów. No to jest obrzydliwe. Tutaj by to nie przeszło. Tu są chłopaki wszyscy tradycjonalistami, nie posiłkują się, nie pomagają sobie technologią, normalnie z narkotyków korzystają. To jest... Oni są bardzo kreatywni. No ja wiem, czy wiecie, Comedy Lab tutaj często organizuje wieczory pomidorowe. To są takie wieczory, gdzie widownia na wejściu dostaje dwa pomidory i może w dowolnym momencie rzucić w dowolnego występującego. No. Zajebiste wydarzenie, nie? Bardzo chciałbym kiedyś wziąć w takim udział. W ogóle niestety chłopaki, jak zaczęli organizować, to bardzo szybko pojawiły się problemy natury logistycznej, nie? Przede wszystkim wyszło, że Trela nie może występować pierwszy, bo potem ludzie nie mają czym rzucać. Po drugie, Zbychu nie może kupować pomidorów, bo rzucają w niego już na ryneczku. No. No i po trzecie, Kiciuś nie może występować w ogóle, bo zjada pomidory w powietrzu. Tak. Więc fajnie, że tutaj odbywają się te wydarzenia, a to wszystko odbywa się tylko dzięki Michałowi Mącznikowi. Tak, to jest ten łysy koleś w cieniu. Wiecznie w cieniu. Ludzie tego nie wiedzą. Michał za wszystko tutaj odpowiada. Michał wszystko organizuje. Gdyby nie on, to by się nie udawało. To jest filar Comedy Labu. Spójrzcie na tą zmęczoną, smutną twarz. To jest twarz człowieka, który żyje z monetyzacji Kasparka. Wysiłki Michała, próbującego utrzymać przy życiu Kasparka, można porównać tylko do tego, co dla Wolskiego robi jego nerka. Na szczęście Michał ostatnio trochę odżył, bo Kasparek ze mną jeździ na supportach. Wszyscy pytają, dlaczego? Dlaczego Kasparek? Jak go wybrałem? No to proste, po prostu wpisałem w Google support i wyskoczyła jego zbiórka. Tak. Ale to nieprawda, że Krzysiek nie ma szans na rynku pracy. Ma, myślę, że jest ktoś, kto mógłby go zatrudnić. Krzychu, uśmiechnąłbyś się? Lasy Państwowe. Bo on wygląda jednocześnie jak bubr i drwal. Myślę, że byłbyś stworzony do tej roboty. Podobnie jak Adam Gajda jest stworzony do swojej roboty. Spójrzcie teraz na Adama. Adam jest hodowcą róż. I też ma do tego ryj idealny. Czerwony i kujący. Ale jest z nami jedna osoba, której twarz zupełnie nie pasuje do wykonywanego zawodu. Tomek Nowaczyk. Tomek Nowaczyk jest klaunem w szpitalu i pociesza chore dzieci. Przy okazji wizyt Tomka dzieciom bada się też kał i mocz, które oddają na jego widok. A już kij z wyglądem. Już było mówione, jaką on ma ksywę, jakie on ma klaunowe imię. Doktor do widzenia. Kurwa mać, czy tylko mi się wydaje, że to jest bardzo niepokojące imię? Doktor do widzenia. To brzmi jak ktoś, kogo się wzywa, jak normalny lekarz już nic nie może zrobić. Doktor do widzenia to brzmi jak koleś, który Prigożyna wyleczył. Wiecie, o co chodzi. Ale pomoże też bardziej optymistycznie. Na przykład, Marek, jestem w ciąży. Spokojnie, mam numer do doktora, do widzenia. Jest też z nami Zbychu Grabowski. Kurwa, to jest gość. Bo przecież nie gospodarz. Słuchajcie... Nie będę się już z tego śmiał, że Zbychu Grabowski jest bezdomny, bo
Nie należy się z tego śmiać, jemu trzeba pomóc. Dlatego Zbychu, mam dla ciebie prezent. Koło ciebie są dwie linijki, możesz je podnieść? Mogę. Proszę, możesz je tak skrzyżować? Nie wiem. Spróbuj, dasz radę. Tak, skrzyżuj, tak, i możesz tak pokręcić nimi trochę. Wierzę, że znajdziesz w końcu własny kąt. Tak. I wiem, że liczyłeś na M4, ale masz A4, proszę. Dobra, jest z nami też Tomek Machnicki, to jest też kolejny łatwy powód do żartów, prawda? Żona Tomka, no to jest przeruchany temat. Na ostatnim roście strasznie się śmiałem z tego, że żona Tomka go zdradziła z kierowcą autobusu i Tomek, już nie będę tego robił, ale na szczęście wiem, że zdradziła cię z więcej niż jedną osobą. Żona Tomka zdradziła go także z piłkarzem z okręgówki, to jest niesamowite pytanie. Dlaczego? Jak do tego dopuścił? Odpowiedź jest prosta, słabo bronił. Najlepsze to jest to, że to nawet nie był jakiś wybitny piłkarz, po prostu kolej z okręgówki, nie grał za dużo, czasem tylko wchodził na drugą połowę, no i tym razem to była druga połowa Tomka. Jakby to powiedział Szpakowski, nastąpiła szybka wymiana. Ale nie martw się, nie przejmuj, Tomek, to na pewno nie chodziło o siebie. O ciebie jestem pewien, że po prostu chciała się podszkolić w gałę. Jest z nami też Antek Syrek Dąbrowski, świetny komik, dobry kolega, wspaniały mąż. A nie, przepraszam, to jest Antonim Syrek Dąbrowski. Nasz Antoni jest trochę inny. Antoni grał parówkę w reklamie T-Mobile, nie wiem, czy widzieliście. Jest to do znalezienia na YouTubie, no. I to potwierdza teorię, że do parówek pakuje się zawsze największe gówno. Oraz, że są rakotwórcze. Antek jest z Warszawy, co widać. Widać po tym, że ma dwa nazwiska i dwa podcasty. Jeden podcast Antka jest o bitach komediowych i nazywa się Bity, a drugi podcast Antka jest o porażkach i nazywa się Antoni Syrek Dąbrowski Podcast. Antek nie znosi, jak ludzie go pytają, skąd bierze pomysły na żarty i zawsze wtedy taki wkurwiony odpowiada, z głowy. A Antek poza programem Sierpień? Mi osobiście podobał się Sierpień, chociaż myślę, że mógłbyś więcej wyciąć. Żarty żartami, ale myślę, że powinniśmy brać przykład z Antka. Spójrzcie na niego. Antkowi udało się pokonać raka i dożyć starości. Tak trzeba żyć. Teraz, Antek, możesz wreszcie odejść na własnych zasadach. Nie krępuj się. Ale nie, Antek, nie odejdź. Antek lubi być starym, bo woli być siwy niż rudy. Warto też zauważyć, że Antek pokonał raka bez chemioterapii, tak? Po prostu zapisał guza do stand-up Polska i ten przestał się rozwijać. Dobra, czas ponabijać się z Wolskiego. Ale myślę, że to fair, bo Wolski sam lubi się nabijać. Na przykład ciekawostka, raz przechodził przez płot i nabił się na niego i zrobił sobie dodatkową dziurę w dupie. Od tego czasu ma w Comedy Labie ksywę Twix. Łukasz Wolski, główny bohater dzisiejszego wieczoru. Łukasz, jak już wiecie, kocha gówno, naprawdę uwielbia gówno, bardzo, bardzo lubi gówno. Wolski tak bardzo kocha gówno, że po śmierci chciałby być ekskremowany. On naprawdę uwielbia gówno, kocha żarty o sraniu, lubi filmy z kałami. Naprawdę, już jako harcerz uwielbiał grać w odchody. Na studia poszedł i go wydalili. A do Krakowa przyjechał tylko ze względu na gołębie.
Wolski tak kocha gówno, że na jego występy nie kupuje się biletów, tylko kupony. Jego ulubione święto to noc kupały. Jego ulubiony stand-uper Mariusz Kałamaga. Kojarzycie tę scenę w Skazanych na Shawshank, jak tam ten główny bohater ucieka z więzienia, a potem stoi w tym deszczu i się tak cieszy. To Wolski już by się tak cieszył w tej rurze z gównem. Kiedyś celebryci, żeby więcej o nich mówiono, nagrywali swoje sekstaśmy. Wolski nagrał swoją srajtaśmę. Naprawdę, serio, wypuszczają do sieci w rolkach teraz. Nawet programy komediowe Wolskiego są jak jego kupy, rzadkie. Trzeba się naczekać, zanim w końcu wyjdą. Ale kiedy już są, to trudno nie powiedzieć po prostu, wow. Wolski, o kurwa, ale odjebałeś. Ale nie będę tego udostępniał. Nie, na koniec chciałem wam powiedzieć, pamiętajcie o tym zawsze, spójrzcie na Wolskiego. To jest dobre gówno. To jest dobre gówno. I chociaż wiem, że życie bez przerwy spuszcza go w kiblu, mocno wierzę, że Łukasz w końcu wypłynie. Dziękuję pięknie. A teraz przed wami Cezary Pontewski. Cezary mówi o sobie, ponieważ my sobie wysyłamy, wiecie, takie opisy swoje i on w tym opisie przed dzisiejszym roastem napisał, że on lubi sobie czasem spontanicznie zrobić jakiś taki tatuaż z dupy. I tłumacząc, Cezary w chwilach słabości sobie tatuuje po prostu żarty Łukasza Wolskiego. Przywitajcie go wielkimi brawami, dajcie mu gorące oklaski. Przed wami Cezary Pontewski, wielkie brawa. Mam jeden po hebrajsku. Żart Wolskiego. Witam serdecznie. Słuchajcie, informacja do Rafała, rura się skrapla. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że tu jestem. Chłopaki, te rzeczy, co wy mi tu roastujecie, to ja mam już dawno przepracowane, to chciałem powiedzieć też. Zbychu Grabowski. Ja bardzo Zbycha lubię, bo on jest taki chłopak, to jest taki swojski chłopak. Na Zbycha to tak patrzysz i od razu widzisz, że on obchodzi imieniny, co nie? Więc ja go bardzo szanuję. Zbychu bardzo dużo brał udział w różnych tych programach telewizyjnych. Brał udział w Jaka to Melodia, w Idolu śpiewał, Nauka jazdy, dużo różnych programów, ale niestety nie przyjęli go do wymarzonego programu Nasz Nowy Dom, ponieważ tam trzeba było mieć jakiś stary dom. Niestety. Ja ostatnio z Zbychem rozmawiałem i on mi tak mówi, Cezary, kurwa, powiem ci tak, jak jest sezon, to jest robota. W sezonie jest robota. Poza sezonem pizda, nie ma roboty. I tak go słuchasz i nie wiesz, czy on mówi o szparagach, czy o sezonie ukrytej prawdy. Absolutnie nie masz pojęcia. Jest z nami Michał Mącznik. Michał, on ma w sobie coś takiego, co go dyskwalifikuje we wszystkim. W zasadzie. Ale za jedną rzecz go bardzo szanuję, bo niewiele osób wie, że tutaj trzeba oddać hołd, ponieważ babcia Michała Mącznika była mączniczką w Powstaniu Warszawskim. To jest bardzo ważne. Filip Kiciuś Białoskórski. No. Nie znam cię, Filip, ale to nie brzmi obiecująco. Tomek Nowaczek. Tomek Nowaczek, bardzo mądry facet, bardzo mądry.
On prawdopodobnie jest Polakiem po szkodzie nawet. Mam takie podejrzenie. Ojciec Tomka ma na imię Alfons. I akurat tego wątku bym nie chciał kontynuować. Tomek jest bardzo w porze gościem. O, i to jest prawda, to już dzisiaj było mówione, że Tomek to brzmi jak opis tego ofiary z podcastu True Crime, zanim ją zajebali. Wiesz, że no, koleżeński bardzo, pomagał mamie, wszyscy go lubili i tak dalej. A potem mówił dzień dobry, pewnie. Tak. Tomek jest też, on kurde bardzo dużo rzeczy robi i bardzo dużo rzeczy robi bardzo dobrze. On jest kabareciarzem, wybitnym. Pisze teksty, on jest maratończykiem, zaczął biegać, to kurwa medale, rozumiecie? Książki dla dzieci, charytatywne działalności i we wszystkim on jest najlepszy. Najlepszy jest, nawet dzisiaj będzie najlepszy w zabawie towarzyskiej w dokuczanie. Dzisiaj też będzie najlepszy, rozumiecie? I teraz tak, Tomek, nie wiem, czy to nie będzie za mocne dla ciebie w tym momencie, co ja powiem, ale Tomek, jesteś wystarczający i akceptuję cię takiego, jaki jesteś. Nie musisz już tego robić, Tomek, chcę cię uwolnić od tego. Tomek Nowaczyk pisze wiersze dla dzieci. Dzieci uważają, że to creepowe i mu nie odpisują. Tomek Machnicki. O, ten to jest. Słuchajcie, Tomek Machnicki jest takim gigaczadem, że baby mu piszą, że chcą się ruchać, a on im odpisuje, że no dobra, może być raz, ale na próbę. Jest z nami Mieszko Minkiewicz. Fajny kolega, ja to lubię tego Mieszka. Mieszko jest antyteistą i antyklerykałem, ale tak w chuj. On to się nie pierdoli, słuchajcie. On jest takim, on nie ma na niego za przeproszeniem chuja w tym antyklerykalizmie. On w ogóle się nie wie. On jest takim antyreligijnym, antyklerykałem, że na podstawie tego zbudował całą swoją osobowość. Słuchajcie, jest z nami Adam Gajda. Jezu, jak ja go kocham. On jest wspaniały. On jest taki bezpretensjonalny, on jest jak taka pieczareczka na tym oborniku. Jest wspaniałym mężczyzną. On jest artystą, kochani. Ja wam po prostu przeczytam opis, który on nam wysłał. To jest poeta. Tylko ja soundtrack muzyczny też potrzebuję. Uwaga. Nie mam czasu na nic. Nie robię też nic znaczącego. Nie mam żadnych zobowiązań finansowych, ani też pieniędzy własnych oraz majątku. Od 3, może 4 lat jestem regularnym supportem Pawła Chałupki. Pozdrawiam. Jeżdżę autem na gaz. Całe życie boję się, że nic mi się nie uda. Tylko zachowajcie to dla siebie i nie mówcie nikomu. To jest artysta, kochani. Dobra, kto nam został, bo tu nie mamy dużo czasu. Mieszko był... O, Kasparek! Cześć, Krzychu! Krzysztof Kasparek jest naukowcem. Jest doktorem socjologii. Przeprowadza swoje badania naukowe. On na przykład ostatnio bardzo zafascynowany eksperymentem doktora Stanleya Milgrama. Krzysztof obecnie pracuje nad eksperymentem Milgrama. Czyli bierze miligram Xana wieczorem i próbuje wytrzymać do rana. Czasami się udaje. No i kochani, Bóg napisał taki wstęp. Szanuj ludzi, kurwy, temp. Łukasz Wolski przed nami. Brawo dla Łukasza. Łukasz
Jezu, jak ja znam się z Łukaszem tak powierzchownie, ja go bardzo kocham i cenię, ale ja tak nie umiem z nim gadać za bardzo. Mamy taki small talk i on zawsze mówi, jakie ma tam przypały. Ty, kurwa, jechałem autobusem i ja z jednym grubasem takim, że chcieliśmy napierdalać WD, potem, kurwa, wrzucimy tam ten, coś tam. Był postój, no to ten już, kurwa, był zgon, ja zgon, kurwa. Ale potem z Olą pojechaliśmy dzisiaj w ogóle wymienić tam lusterka i w ogóle spoko, nie? Tak jest zawsze z nim small talk i on potem odchodzi i ja mam takie, nie no, on jest krok od załamania nerwowego. Martwię się o ciebie, Łukasz. Łukasz nie prowadzi zbyt zdrowego trybu życia. Ostatnio go prosiłem, mówię, Łukasz, idź do lekarza, nie srałeś od 5 dni. A on, że nie, że on ma bardzo silną wolę po prostu. Ostatnio też Łukasz mnie nocował, bo jest bardzo fajnym kolegą. I tam byłem u niego w łazience i patrzę, że taka maszynka jakaś, taka do golenia jakaś taka zjebana. Tak patrzę, taka spierdolona maszynka ma jakąś, patrzę, aż musiałem się przyjrzeć. Co to za zjebana maszynka totalnie. I okazało się, że ta maszynka po prostu to jest maszynka dostosowująca się do kształtu twarzy. Słuchajcie, kochani. Ja już będę sobie szedł, tylko jeszcze ostatnia rzecz, bo na ostatnim roaście czytałem list od mojego przyjaciela Bartka Walosa, który był zaproszony na roast, ale niestety nie mógł przyjechać. Natomiast dziś przeczytam list od mojego przyjaciela, który mógł przyjechać, ale nie dostał zaproszenia niestety. Uwaga, chciałbym też przeczytać. Słuchajcie, no kurwy z labu. Już za nieporozumienie uważałem, że nie zostałem zaproszony na roast Kasparka. Brak zaproszenia na roast Wolskiego uważam już za potwarz. Wiecie, że miarą mojej sympatii i bliskości jest rozmach, z jakim obrażam czyjeś stare. Wam do powiedzenia mam tylko tyle, że wasze mamy to przekochane kobiety. Tomasz Kwiatkowski. Bardzo dziękuję. Cezary Pontewski. A teraz, przed nami, bazując na poprzednich występujących, definitywnie najlepsza osoba w tym towarzystwie. Dajcie mu wielkie brawa. Przed wami Tomek Nowaczyk, wielkie brawa. Dobry wieczór. Moi drodzy, spotykamy się dzisiaj w mateczniku Comedy Labu, czyli Laboratorium Komedii. Nie wiem, czy wiecie, ale jakiś czas temu chłopaki stracili dostęp do swojego fanpage'a na Facebooku. Okazało się, że fanpage zajebała im jakaś tam knajpa z chińskim żarciem. W sumie Chiny pasują do Comedy Labu, bo i tu, i tu z laboratorium wyszło jakieś podejrzane gówno. A propos, Krzysztof Kasparek. Krzysiu, gdy był mały, był poddany bardzo ostrej dyscyplinie. Gdy robił coś, czego nie było wolno, rodzice mówili, nie rób, nie rób. I wyrósł z niego, nie rób. Kasparek ma prawo jazdy, ale nie jeździł autem od 16 lat, a w sumie i tak częściej kieruje niż pracuje. Kasparek jest takim nierobem, że zawsze wali sobie na obcego, bo ma dwie lewe ręce. Więcej od Kasparka pracują schody ruchome przy dworcu głównym w Krakowie. Krzysiek dużo je i w związku z tym ma dolegliwości gastryczne. No i kiedyś udał się do gastrologa, bo go bolał brzuch. Gastrolog zrobił komplet badań i powiedział pasożyt. No i Krzysiek się dopytywał, czy to glista, czy tasiemiec. On mówi, nie, mówię o panu. Kasparek przez 7 lat był ministrantem, bo jego rodzice byli głęboko wierzący. I często jest tak, że dzieci przy rozwodzie rodziców obwiniają się, że to przez nich ten rozwód się stał. No, w wierzącej rodzinie Kasparka Krzysiu obwiniał się o to, że księdza przenieśli do innej parafii. Krzysiu, to nie przez ciebie, nie chcę łamać twoich wspomnień, ale nie byłeś jedyny.
I ksiądz też narzekał, że byłeś zbyt pasywny. Filip Białoskórski, czyli kiciuś, którego nawet strażacy kurwa nie ściągną z drzewa. Filip spłodził dziecko mając 19 lat. Jego ojciec jest plastykiem, a nie nauczył go, jak bezpiecznie używać pędzla. Filip pracował w korpo, ale stracił pracę, jak sam mówi, przez sztuczną inteligencję. A wystarczyło mieć prawdziwą. Filip robi stand-up od 5 lat, ale jest bardzo anonimowy. On jest tak anonimowy, że jakby był świadkiem koronnym, to policja nie musiałaby mu zmieniać tożsamości, bo i tak nikt by go kurwa nie rozpoznał. Adam Gajda. Adam jest beznadziejny, jeśli chodzi o interpunkcję i ortografię. Sam się do tego przyznaje, chociażby w zdaniu, które powiedziałem przed chwilą, nie wiedziałby, jaki znak przystankowy postawić i gdzie. No, a tu jest proste. Trzeba postawić kropkę po zdaniu Adam Gajda jest beznadziejny. Adam rzeczywiście nie radzi sobie z interpunkcją. W swoim opisie napisał: mam żonę i dziecko 10 tygodni. Adam, dziecko spoko, ale żona kurwa za młoda. Adam chwali się, że był mistrzem łasków badmintona. Mistrz łasków badmintona brzmi jak największy ruchacz na uniwersytecie trzeciego wieku. Adam chwali się również, że na studiach wygrał bieg straceńców. Patrząc na życie Adama, chciałby się powiedzieć: Adam, kurwa, ten bieg się zakończył. Tomek Machnicki, nasz wspaniały prowadzący. Tomek od zawsze uwielbiał grać w Chińczyka, ale nie wszyscy wiedzą, że Tomek jest też daltonistą. I dopiero w zeszłym roku jego dziewczyna mu uzmysłowiła, że przez te wszystkie lata grał w białego człowieka. Tomek jest hipochondrykiem, długo był przekonany, że ma wadę serca, ale poszedł na badanie i okazało się, że po prostu jest nieczułym skurwysynem. Hipochondria Tomka zataczała coraz szersze kręgi. W ogóle kiedyś sobie wmówił, że ma zespół Downa i tak bardzo w to uwierzył, że dublował Maćka w Klanie. Tomek jest też krótkowidzem, więc jak kiedyś wmówił sobie, że umiera, to widział tylko tunel, ale światełka ni chuja. No, jak już było mówione, żona Tomka zdradziła go z kierowcą autobusu. No, i często, gdy ktoś opowiada jakieś niestworzone historie, to ktoś inny ironicznie dodaje: a kierowca autobusu wstał i zaczął klaskać. Po czym Tomek smutno dopowiada: jajami o dupę mojej żony. Antoni Syrek-Dąbrowski. Antoni Syrek-Dąbrowski to najbardziej znany rak polskiego stand-upu. Poza tym warto nadmienić, że Antek miał też nowotwór. Antek po swojej chorobie był bardzo przewrażliwiony. Na przykład, gdy ktoś je, to on w ogóle nie gryzie, bo ma schizę, gdy uświadamia sobie, że pokarm jest przeżuty. Na szczęście Antek żadnych przerzutów nie miał. Okazało się, że jego rak się nie rozmnaża, bo też jest rudy. Zbychu Grabowski, no nie można powiedzieć, że nasz host. Zbychu jest bardzo sympatycznym gościem, naprawdę, ale on jest strasznie tępy. Zbychu jest tak głupi, że politycy Konfederacji i dziki trener przyjeżdżają do niego po chłopski rozum. Zbychu prowadzi karaoke i w ogóle uwielbia karaoke, bo to są jedyne filmy, w czasie których nadąża czytać napisy. Zbychu jest tak tępy, że jakby był nożyczkami, to by go można dawać dzieciom. Zbychu wystąpił kiedyś w Rozmowach w Toku jako prawiczek, no i rzeczywiście, no Zbychu nie jest mistrzem w kontaktach z dziewczynami. No tak patrząc na Zbycha, można powiedzieć, że ten wąs tylko tą jedną pizdą trząsł.
Cezary Pontewski, Czarek niedawno się dowiedział, że ma ADHD i twierdzi, sam to umieścił w opisie, że na tym punkcie ma teraz hiperfokus. Czyli kurwa na czymś potrafi się skupić. Czarek w stand-upie jest reprezentantem komedii alternatywnej. Mógł robić coś pożytecznego dla ludzkości, ale alternatywnie wybrał komedię. Czarek od 3 lat nie pije alkoholu. Wcześniej chlał bardzo dużo i robiło się naprawdę nieciekawie. Moment otrzeźwienia przyszedł, gdy obudził się pod mostem ze Zbychem Grabowskim. Cezary jeździ w trasę z farelką i z prostownicą do włosów. One dają mu tę odrobinę ciepła, której nie dostał od rodziców. A przy tych urządzeniach grzeje się niczym Kasparek w Blasku Mieszka. Mieszko Minkiewicz, filantrop, dobrodziej Krzysztofa Kasparka. Przez pierwsze 9 lat podstawówki Mieszko uczył się w klasie integracyjnej. Warto nadmienić, że klasa była integracyjna ze względu na Mieszka. Mieszko 2 lata mieszkał w Warszawie, ale COVID wygonił go z powrotem do Białegostoku. Tam COVID nie dotarł, tam się jeszcze kurwa nie uporali z dżumą. Białystok, no to w ogóle wiadomo, bardzo rasistowskie miasto i Mieszko nieszczególnie tam pasuje jako komik. No lepszym reprezentantem rasistowskiego Białegostoku byłby Białoskórski. Oczywiście nie ma co krytykować Białegostoku z powodu zapóźnień cywilizacyjnych, no ale trzeba przyznać, że gdy Mieszko był mały, to był inny świat. Chociażby w kwestii higieny. Na przykład jedyne, co było podmywane w domu Mieszka, to fundamenty podczas ulewy. Patryk Trela. Patryk kiedyś zbierał karty telefoniczne i zapałki, potem studiował antropologię. Jak widać, Patryk doskonale potrafi ocenić, co mu się przyda w życiu. Patryk określa się jako mizantrop. Państwo oczywiście wiedzą, co to jest, ale wytłumaczę, bo jest z nami Zbychu Grabowski. Mizantrop to ktoś, kto nienawidzi ludzkości. Na szczęście ludzkość to uczucie Patryka odwzajemnia. Patryk robił podcast ze swoją dziewczyną. Ja się nie znam za bardzo na podcastach, ale dla mnie robienie podcastu ze swoją dziewczyną to tak jak w dzieciństwie, gdy koledzy nie chcą z tobą pograć w piłkę, to mama idzie z tobą pokopać, żebyś kurwa nie płakał. Patryk przez parę lat sprzątał bogatym ludziom mieszkania. Państwo oczywiście wiedzą, co to jest, ale jest z nami Zbychu Grabowski. Mieszkanie to taki lokal, w którym się mieszka. I Patryk w tym sprzątaniu był naprawdę dobry. Po jego sprzątaniu w każdym mieszkaniu było tak czysto, że na koniec się okazywało, że jedynym śmieciem w całym lokalu jest Patryk. Michał Mącznik. Michał był niesłyszący na prawe ucho bardzo długo, ale w tym roku przeszedł operację, dzięki której słyszy i dowiedział się, jak się nazywa jego choroba. Otoskleroza. Kurwa, debil zapomniał, że ma ucho. Michał jest współautorem książki Praktyczna improwizacja. Jak techniki impro mogą usprawnić każdy aspekt twojego życia? Chciał udowodnić swojej ówczesnej dziewczynie, że impro może usprawnić dosłownie każdy aspekt ich życia, ale z tego, co ona twierdziła, w łóżku preferował krótkie formy. Chodzi zarówno o czas, jak i o kutasa. Michał ma dużo zainteresowań, na przykład lubi tworzyć kolaże. Wytłumaczcie Zbychowi Grabowskiemu, że to nie chodzi o to, że Mącznik jest ojcem Rafała Majki. W szkole średniej na przeglądach teatralnych Michał 4 lata z rzędu zdobywał nagrody za najlepszą rolę żeńską. On tak się wczuwał w tę rolę, że po spektaklu nawet obciągał reżyserowi. No i last but least Łukasz Wolski. Łukasz jest ze Śląska, konkretnie z Jastrzębia i jest strasznym patusem, jak już mieliśmy okazję tutaj się przekonać. Jego rodzina też była patologiczna. Jedyna więź, jaka była między nim a ojcem, nazywa się współuzależnienie.
Łukasz bardzo identyfikuje się z górnikami i zawsze w rozmowach ich broni i mówi, że to ciężka praca, czyli kurwa Kasparka za nieróbstwo krytykuje miłośnik grupy zawodowej, która kurwa myśli, że rok ma 14 miesięcy. Grupy, której członkowie idą na emeryturę, zanim zaczną pracować, nie? Która sabotuje transformację energetyczną Polski. I tak było zawsze. Przecież nawet już wtedy, gdy radykalną transformację energetyczną w Polsce chciał zapoczątkować Czesław Kiszczak w kopalni Wujek. Wolski tak bardzo identyfikuje się z górnikami, że jak dyma, to mówi, że fedruje. A pociągają go tylko o tyłę dziewczyny, bo wtedy może powiedzieć, idę na gruba. Wolski tak bardzo identyfikuje się z górnikami, że jak robi dziewczynie minetkę, to żąda dodatku do pensji za to, że zjeżdża na dół. A jak dziewczyna puści bąka, to wzywa ratowników, bo mówi, że metan się ulatnia. Łukasz mówi o sobie, że zajmuje się rekrutacją. Rekrutacja w jego przypadku wygląda najczęściej tak. Ej, chodź się najebać. Łukasz chwali się, że często przebywał na izbie przyjęć, a jeden z palców połamał 5 razy. Dopiero za 6 razem nauczył się, że zrobić coś z palcem w dupie to tylko takie powiedzonko. Ale żeby nie było, że Łukasz interesuje się tylko gównem, bo Wolski interesuje się Powstaniem Warszawskim i Powstanie Warszawskie kojarzy się Łukaszowi z jego życiem, bo również było bezsensowne i przyniosło więcej szkody niż pożytku. Dziękuję. Tomek Nowaczyk. Ja teraz, zanim zaproszę kolejnego występującego, to chciałem udowodnić, że ja nie jestem taki bez serca. Zbychu, ja cię przepraszam za wszystkie te żarty na temat twojej sytuacji mieszkaniowej. Ja tylko jedną ciekawostkę jeszcze o tobie chciałem powiedzieć. Słuchajcie, okazało się, że ulubioną siecią społecznościową Zbycha jest sieć Cartoon Network. Dajcie mu wielkie brawa, przed wami Zbychu Grabowski! Bezdomny. Kurwa, gruby. Głupi, nie? A to, że mam problemy z zaufaniem? A to, że nie potrafię zbudować normalnej relacji z drugim człowiekiem? Kurwa, to nie jest warte żartu? Mam 8 minut, więc... Białoskórski Filip. A nie, przepraszam. Tomek Machnicki jeszcze. Bo tak. Do ciebie. Nie, bo Tomek, ja tylko chciałem ci pogratulować tego, że masz teraz narzeczoną. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Mam nadzieję, że to nie będzie do 3 razy sztuka. A teraz już tak. Białoskórski Filip, pseudonim Kiciuś. Ubek, Esbek, Bezbek. Filip jest tak nijaki, że gdyby grał w filmach o Karate Kid, to jego mentor nie nazywałby się Miyagi, tylko Nijaki. Filip jest tak nieznany, że nie przyjęli go do AA. Filip bardzo lubi bób. Oj, on bardzo lubi bób. On lubi bób jak kutasy, bez skórki. Gajda Adam. Adam Gajda, chuj nie frajda. Adam Gajda wygląda jak worek ziemniaków z kończynami. Gdyby w tym momencie zawieszono strajk w Hollywood i postanowiono zrobić aktorską wersję Toy Story, to Adam Gajda bez castingu dostaje rolę pana Bulwy. Kasparek Krzysztof. Nie, dobra, chuj. Leżącego się nie kopię. Mącznik Michał.
Michał wygląda jak dentysta, który przyjmuje w pasażu w Kauflandzie. Mącznik wygląda jak Walter White, gdyby Breaking Bad miał budżet plebanii. Mącznik kocha seriale, ale nie zawsze ma czas, żeby oglądać. Kiedy musi nadrobić jakiś serial, to bierze koks i ogląda na przyspieszeniu. Michał, jak sam twierdzi, od 2 lat goli się na łyso, bo jest zmuszony przez geny. Geny to jest bojówka Puszczy Niepołomice, która jest członkiem. Minkiewicz Mieszko. Mieszko to jest takie moje przeciwieństwo, bo on zawsze Mieszko. Mieszko to taki budżetowy rejent. Jak oglądacie roast, jest tam rejent, znaczy, że jest budżet. A jak widać, tutaj cały budżet idzie na Odwyk Wolskiego. Mieszko lubi tak zwane urban exploration. Zbychu wytum... A nie, to ja. Dobra. Urban exploration to jest chodzenie po opuszczonych konstrukcjach, łażenie po jakichś opuszczonych kanałach, więc nic dziwnego, że na support wziął Krzyśka Kasparka, kiedy zobaczył jego opuszczony kanał na YouTubie. Mieszko w liceum dużo pił z kumplami i kradł znaki drogowe. Inni zbierali tazosy, Mieszko zbierał znakosy, kurwa. Potem poszedł na filologię polską i teraz dużo pije z kumplami, ale pilnuje znaków interpunkcyjnych. Nowaczyk Tomasz. Tomek Nowaczyk. Cóż mogę to powiedzieć o nim? Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak bym wyglądał, gdybym biegał, to tak. Tomek o sobie mówi, że jest kociarzem, bo ma 2 koty. Idąc z tym tropem, jest też stópkarzem, bo ma 2 stopy. Cio, mam mało czasu. Dużo się mówi o tym, że Tomek jest super, że Tomek jest dobry, a Tomek jest po prostu ultra. On biega ultramaratony. On ma ultra niskie poczucie własnej wartości. Jego ulubiony kolor to ultramaryna. Cierpi na utratę koncentracji. Tomek do 20 roku życia był ministrantem i jest to jedyny przypadek w historii, że ministrant wylądował we friendzonie. Pontewski Cezary. Gdyby porównać Czarka do jakiegoś samochodu, to byłby to prawdopodobnie stary Polonez. Jest fajny. Dobrze się nim jeździ, jest dużo sentymentu, ale każdej zimy się boję, że to jego ostatnia. Generalnie Czarek jest troszeczkę jak moja fryzura, nie? Że niby wszystko w porządku, nie? Ale w środku jest... Czarek już nie pije, ale kiedyś zdarzało mu się pić przez cały dzień, od rana do nocy. Czarek nazywa to czarnym okresem w swoim życiu. Wolski na to mówi wtorek. Czarek ma zdiagnozowane ADHD, ale wciąż liczy na to, że zdiagnozują mu AD4K. To jest głupie, wiem, ale ja te głupi jestem, prawda? I ja wiem, drogie panie, że Czarek wygląda na takiego słodziaka, że nic z tego przytulić go, nie? Ale niech was nie zwiedzie ten jego słodki uśmiech. Uważajcie na niego, drogie panie. Nikt was tyle razy nie uszuka, co Czarek i Alert CB. On nawet ma taką ksywę, Alert CB. No on, wiecie, on przez wakacje to on 3 razy dziennie do ciebie napisze, a kurwa, zrobi się zimno, to już w ogóle.
Cyrek Dąbrowski, Antoni. Zacznę od klasycznego żartu. Do baru wchodzi łysy, rudy i gej, a barman mówi: siema, Antoni. Antek uwielbia grać w piłkę nożną. Pamiętam jedną sytuację z festiwalu stand-upu, że mieliśmy zagrać taki mecz komicy na komików, ale zanim cała ekipa się zebrała, to akurat na boisku była taka grupka dzieciaków 11-12 lat, więc taki mini sparring przed właściwym meczem. I kiedy po 5 minucie Antek już drugi raz wymiotował, wiedział, że nie da rady sobie z tymi dziećmi w normalny, konwencjonalny sposób, więc zaczął do każdego podbiegać i szeptać mu do ucha: jesteś adoptowany. Co pomogło, bo dzieci poszły z płaczem, a teraz Antek ma zakaz zbliżania się do placówek oświatowych na 100 metrów. Antek wychował się na warszawskiej Pradze i do dzisiejszego dnia na uderzenie zewnętrzną częścią buta nie mówi się uderzenie z fałsza, tylko uderzenie z tej rudej kurwy Antka. Antek o sobie mówi, że jest antytalentem wokalnym, ale to jest za mało powiedziane. Kiedy Elżbieta Zapędowska usłyszała, jak Antek śpiewa, to ślepła. Antek pracował w naprawdę w wielu miejscach. Na przykład był tłumaczem w KFC. Tłumaczył ludziom, że kurczak się skończył. Dlatego do dzisiaj na pracę KFC znaczy: kurwa, frajerze, czekaj. Pracował też jako barista w Chibo, ale go wyjebali, bo nie podawał to, co najlepsze. Co trwa do dzisiaj na scenie, niestety. Syrek to nie jest polskie nazwisko. Ludzie się zastanawiają, skąd on pochodzi. Z Syrii może? Może z Izraela? A prawda jest taka, że Syrek pochodzi skąd? Z Piątnicy, no bo skąd? No bo to jest Syrek wiejski po prostu. Trela Patryk. Najważniejszą zasadą roastu jest, żeby roastować osoby, które się szanuje. Więc na tym dziękuję bardzo. Nie, jeszcze, dobra. Jeszcze Wolski, dobra. Na koniec creme de la creme, czy w tym przypadku gówno de la gówno. Proszę Państwa, chciałbym Wam powiedzieć coś raz, a porządnie. Wolski jest paździochem polskiego stand-upu. To jest menda. To jest wsza ludzka. I to jest wrzut na zdrowym organizmie polskiej komedii. Łukasz Wolski dla polskiej komedii znaczy tyle, ile Jarosław Wolski znaczy dla polskiej komedii. Wolski jest takim pijakiem i ignorantem, że teraz zbliżają się wybory, więc go zapytaliśmy, czy on bardziej na prawo, czy na lewo. A on powiedział: na prawo, na lewo, w górę i w dół, do przodu, do tyłu. Wolski jest takim pijakiem, że do domu wraca nie Uberem, a BlaBlaCarem. Wolski jest takim pijakiem, że nawet to, że dawno już skończył studia, nie przeszkadza mu być najebany raz, najebany dwa, najebany dwa, cztery, na... Wolski jest tak głupi, że jak usłyszał, że ktoś przy nim zamawia tygrysie krewetki, to powiedział, że nie ma czegoś takiego, bo tygrys w życiu by nie wyruchował krewetki. Jest tak głupi, że jak usłyszał, że jego znajoma szuka sugar daddy, to doradzał jej najlepsze leki na cukrzycę dla ojca. Jest tak głupi, że jak idzie na lody, to zamawia dwie gałki muszkatołowe. Jest tak głupi, że jak był w żydowskiej knajpie i zamówił rosół, to zapytał, czy może też do niego dostać odrobinę Krav Magi. Jest tak głupi, że myśli, że MMA to mieszanie mocnych alkoholi. Jest tak głupi, że myśli, że Psi Patrol to serial o Straży Miejskiej. Jest tak głupi, że poszedł do dermatologa, kiedy miał problem ze skórą.
ze skórą, która mu nie schodziła z penisa. Jest tak głupi, że myśli, że dania gotowe od Jędrusia to dieta pudełkowa. Jest tak głupi, że myśli, że Jasiu Mela jest bipolarny, bo zdobył 2 bieguny. Jest tak głupi, że jak mu powiedziałem, że lubię słuchać Bajora, to on powiedział, ta, a ja jeziora, nie. Wolski jest taką kurwą, że nawet Roxa się zamknęła. Wolski jest taką kurwą, że przy nim Paweł Kukiz wygląda na uczciwego obywatela. Wolski jest taką kurwą, ale jest naszą kurwą. Dziękuję. Zbychu Grabowski. A teraz trzymajcie te brawa dla kolejnego występującego. Przed wami Patryk Trela. Wielkie brawa. Dobry wieczór, dobry wieczór. Jezu, Zbychu, tak pozamiatałeś, że po chuja 5 lat z chaty sprzątałem. Kurwa mać. Tomek Machnicki, jedyny człowiek w kraju, który więcej kolorów słyszy niż widzi. No. Znak zodiaku Tomka? Rozwodnik. Ulubione piwo rozwodnione. W ogóle była żona Tomka, miała na Spotify'u playlistę do ruchania. Oczywiście Tomek jej nigdy nie słyszał. A szkoda, Tomek, trzecia piosenka była naprawdę zajebista. W ogóle Tomek napisał o sobie, że umie doić krowę, ale nie toleruje laktozy. Stary, to tak jakbyś miał kutasa, a ktoś inny ruchał ci żony. Słyszycie to? Taka bieda, że aż Zbychu piszczy. Zbychu był kiedyś tak długo na zasiłku, był tak dobry w niepodejmowaniu zatrudnienia, że w urzędzie pracy dali mu stypendium dla bezrobotnych. Zbychu jest tak biedny, że żeby mieć prąd na chacie, pierdolą się w łokieć. Ta. Zbychu mieszkał w takiej ruderze, że jak wybił szybę przez przypadek, to właściciel wstawił mu w okno kawałek szmaty. I Zbychu jest do tej pory jedynym człowiekiem w Polsce, który na święta pierze okna. Zbychu ma na Tinderze ustawiony przedział od 19 do 35 metrów kwadratowych. Filip Kiciuś Białoskórski. Kiciuś był ostatnio w urzędzie pracy, bo musiał założyć firmę, ale jak go zobaczyli, to powiedzieli, żeby... No kurwa, no i co? Zjadłeś mi ten żart. Kurwa, dobra, dalej. Jeszcze raz. My tu wszyscy jesteśmy tolerancyjni, uważamy się raczej chyba za lewaków i zwracamy uwagę na poprawność zaimki. Ja na przykład jestem hetero mężczyzną i moje zaimki to on, jego. Kiciuś jest najbardziej tolerancyjny i progresywny z nas wszystkich. Jego zaimki to on, je. Gdy ja medytuję, moją mantrą jest om. Gdy Kiciuś medytuje, jego mantrą jest om, nom, nom, nom. Mieszko Minkiewicz jest z Białegostoku, Mieszko Minkiewicz, tak? I jego ulubioną raperką jest oczywiście Jank Podlasia. I często można go przyłapać, jak podśpiewuje sobie refren jej największego przeboju Kwaterki. Kiedy znowu będziemy popijać bimberek w karszmik z Kwaterek, jo? Tak to leci u nich. Na Podlasiu. W ogóle niesamowite, kabarety cały czas lecą w telewizji, na przykład w telewizji publicznej można zobaczyć i tak skecze kabaretu Moralnego Niepokoju lecą w TVP Kultura, Koń Polski leci na TVP Rozrywka, a skecze Mieszka lecą w TVP, ale gówno pierdolone. W ogóle Mieszko jest stary, ale cały czas imprezuje jak student. Byłem raz u niego na imprezie, najebałem się, zasnąłem i ktoś namalował mi kutasa na czole. Klasyk. Za to jak zasnąłem u Mocznika na imprezie, to ktoś namalował mi czoło na kutasie.
Michał Mącznik, to świetny przyjaciel. Kiedyś byliśmy u niego na imprezie, jaramy i nagle z głośników leci piosenka, której słowa brzmią jak bełkot i nie da się w ogóle nic zrozumieć. I ja taki zjarany pytam chłopaków, ej, czy w tej piosence jest bełkot, czy ja mam wylew? Na co Mącznik... Taki jest Michał Mącznik. W ogóle... W ogóle stary Mącznika ma sklep z papugami i ostatnio sprzedał Gajdzie 4 ary. W ogóle ostatnio wyprowadzałem psa siostry, bo mnie o to poprosiła, ale nigdy nie miałem psa i nie wiedziałem, jak to się robi, więc zadzwoniłem do znajomego i pytam, jak się wychodzi z psem. I on mówi, że no po prostu wychodzisz z psem, aż się wysra. No to poszedłem z psem, wysrał się i tego nie posprzątałem, bo mi nie powiedział, że trzeba. Zobaczył to jakiś stary, rudy dziad i zapytał, czy będę to zbierał. Ja mówię, nie, może pan sobie zabrać. I tak poznałem Antka. Nie wiem, czy wiecie, ale ulubionym alkoholem Antka jest rak i ja. Tomek Nowaczek. Tomek powiedział kiedyś po występie do typa, a ty wyglądasz jak Cezik. I to był Cezik. Ja kiedyś powiedziałem po występie, ale gówno. I to był Tomek. Tomek w ogóle potrafi daleko biegać, ale nie potrafi do niczego dojść. Tak, myślę, że tylko ty potrafisz takie żarty na mnie pisać, kurwa? Żeby mnie serce zabolało? Ja pierdolę. Nie zapomnę ci tego. Cezary Bodewski w ogóle. Wielkie brawa dla Czarka. Ulicą patrzę, a tam normalnie ptaki grają nocne w ping-ponga. I to była taka, kurde, no, gra słów normalnie. I to jest jak Czaruś buduje program. Tak to wygląda. W ogóle Czaruś jest super, nie da się o nim pisać żartów. Pewnie też zmienił nazwisko na Pontewski, z Pontewski po prostu z tej W w środku. I on jest trochę jak moja znajoma z klasy, która zmieniła nazwisko, bo nazywała się Agata Fiud i miała z tego powodu no wiele nieprzyjemności. W dniu swoich 18 urodzin postanowiła, idę do urzędu, zmieniam nazwisko. No i teraz się nazywa Agata Kutas, normalnie, no! A propos Kutasów, Krzysztof Kasparek! Krzysiu ma urodziny i imieniny tego samego dnia, 25 lipca. Co ciekawe, zasiłek i kieszonkowo od żony też pobiera tego samego dnia. Krzysiek napisał o sobie, że zarabia najmniej z całej rodziny. Tu ciekawostka, Krzysiek, zarabiasz też najmniej z mojej rodziny, z Wolskiego rodziny, z Tomka Machnickiego rodziny, Kiciusia rodziny, Mącznika rodziny. No generalnie najmniej zarabiasz, no. Krzysiek jest współautorem pracy naukowej. Jest to praca o anodyspareuni, czyli bólu odbytu podczas seksu analnego. Jest współautorem, bo była to praca zbiorowa. Tak jest. W ogóle nazwisko Grabowski pochodzi od słowa grabowius, co po prasłowiańsku oznacza bożka dębu. Kasparek pochodzi od słowa kaspar, co po aramejsku oznacza skarbnika. Wolski w każdym języku oznacza śmiecia. W ogóle Krzysiek był kiedyś biedny i musiał pościć. Wolski był takim chlorem, że po pijaku popościł w spodnie. Tak. Kojarzycie atomówki? Tak, bardzo dobrze. Tam była bajka, bójka i brawurka. Łukasz jest ze Śląska i tam była bieda, bójka i barburka. Chyba, że akurat były urodziny. Wtedy była bójka, bójka i fiu dwójka. Dziękuję, tyle ode mnie. Patryk Trela, wielkie brawa. Dajcie teraz wielkie brawa kolejnemu występującemu. Przed wami Michał Mącznik, wielkie brawa. Dobry wieczór, jak usprawnić każdy aspekt mojego życia? No stworzyłem sobie taki kurwidołek tutaj. Dobrze, jest z nami Adam Gajda. Adam, gdzie jesteś? Tutaj. Jak już było powiedziane, Gajda ma farmę i gdyby kiedyś brakowało ci pracowników, to możesz zagadać do chłopaków po roście, bo Nowaczek ma prawko na traktor, Machnicki potrafi doić krowy, a Kiciuś wygląda jak świnia.
W ogóle Gajda, jak patrzy na Kiciusia, myśli, ale bym cię bił. Kiciuś, nie wiem, czy to zostało tu wcześniej powiedziane, Kiciuś jest fanatykiem broni palnej. Posiada broń, ale nie kupił jej do samoobrony. Mają po to, żeby zabijać. Zabija rozmowy gadką o broni palnej. Kiciuś jest takim fanatykiem broni palnej, że nawet jak siada na kiblu, to strzela glocka. Gdy Kiciuś dobiera się do swojej żony wieczorem, ona zwykle uprzejmie odmawia, mówiąc, proszę, nie. Wiele zostało powiedziane o bezdomności Zbycha, to jest nieprawda. Ja widziałem ostatnio, że Zbychu ostatnio spał na klatce, po czym obrócił się na plecy. Zbychu przestał pić alkohol, bo ten źle wpływał na jego psychikę. Często, gdy się solidnie upijał, było mu mega przykro. Zwłaszcza, gdy wszyscy mówili mu, najebany to do domu. Tomek Nowaczyk. Tomku, gdzie jesteś? Piękna koszula. Największym paradoksem w życiu Nowaczyka jest to, że jego żona jest sędzią, a biorąc z nim ślub, sama wydała na siebie wyrok. Tomek przez długi czas był ministrantem, tylko dlatego, że ksiądz go zwalniał z lekcji na pogrzeby. Jak widać, każda parafia ma swoją zabawę w chowanego. Tomek był ministrantem aż do 20 roku życia. Był w tym taki dobry, że do dzisiaj na parafii ma ksywę Ciało Chrystusa. Lecimy dalej. Mój ulubieniec, człowiek o gołębim sercu i ptasim muszczku, Krzysztof Kasparek. Krzysiek ostatnio ma taką stylówę, że nie może przejść ulicą niezauważony. Zawsze, gdy idzie przez rynek, wszyscy bezdomni krzyczą, żeby wypierdalał z ich rewiru. Krzysiek kiedyś chwalił się, że w pornosach uwielbia kategorię MILF, czyli Mother I Like to Fuck. Uwielbia te filmy głównie dlatego, że pod koniec każdego z nich matki rozkoszują się tym, że ich syn w końcu do czegoś doszedł. Dobra, a propos, dobrze, że się Antek odezwałeś, bo... bo wszyscy po operacji guza robią... Antek zagrał kiedyś hot-doga w reklamie T-Mobile. Co będzie następne? Zagrasz kartę SIM w reklamie hot-dogów? Patryk Trela. Niech was nie zwiedzie ta hiszpańsko brzmiąca ksywa i inteligencji wygląd, bo Patros wywodzi się z biednej rodziny, ale nie patologicznej, rodzice go nie bili, to bieda go klepała. Gdy jeszcze występowaliśmy razem z Patrosem w grupie To Buy For, kilka lat temu mieliśmy występ w Toruniu i w pewnym momencie Patros, wiecie, czasem jak odgrywamy jakieś sceny, to inscenizujemy, na przykład, że się całujemy, ale to jest udawane, nie? A Patros poszedł w to naprawdę i włożył mi język w usta, przelizał się ze mną. I to było dla mnie straszne, bo to był dla mnie pierwszy raz w życiu, kiedy poczułem w ustach smak porażki. Tomek Machnicki. Tomek często opowiada o swoim rozwodzie. O tym, że żona go źle traktowała, oszukiwała, zdradzała. I powiem tak, ja szczerze współczuję. Szczerze jej współczuję, że ona nadal po rozwodzie musi nosić nazwisko takiej pizdy. Tomek grał w ping-ponga przez 17 lat. Kochał tę grę, bo w tej grze piłeczka po chwili zawsze wracała. Tomek ma daltonizm, dlatego nie widział, że jego żona daje zielone światło innym frajerom. Dobra, mamy to za sobą.
Mieszko Minkiewicz. Mieszko Minkiewicz. Mieszko w wieku 12 lat wygrał ogólnobiałostocki konkurs na sobowtóra Harry'ego Pottera. Rodzice bardzo go wspierali w ćwiczeniu roli, dlatego zostawili go na dworcu. Ktoś tu wcześniej powiedział, że Mieszko uprawia urban exploring, czyli chodzenie po opuszczonych konstrukcjach i kanałach. Ostatnio był nawet w piździe byłej żony Machnickiego. I na koniec mokry sen alkomatów, Łukasz Wolski. Platon powiedział kiedyś, że w absolucie można zgubić drogę. Wolski twierdzi, że w soplicy też. Według Wolskiego największy wynalazek ludzkości od czasów rewolucji agrarnej to fermentacja. Wolski od wielu lat pracuje w rekrutacji. Przez ten czas inspirowany rekruterami w różnych topowych firmach wypracował swoje trzy własne podchwytliwe pytania do kandydatów. Pierwsze to jest: pijesz? Drugie: ze mną się nie napijesz? I trzecie było najbardziej podchwytliwe: dopijasz to? Wolski, bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Bardzo ci dziękuję za ten roast. Wszystkiego dobrego. Wielkie brawa dla Łukasza Wolskiego. Dajcie mu wielkie brawa. Przed wami Antoni Syrek-Dąbrowski. Wielkie brawa. Dziękuję bardzo. Tomek Machnicki. Wybiłem się i usunąłem. No jak ty z żoną? Dobra. Nie, przepraszam, ten. Jeszcze się wybija, cały czas na niej jedzie, nie? Jakby co za kutas. Ja nie mam kartek, dzisiaj stwierdziłem pierdolę, idę i będę prawdę mówił. Po pierwsze... No, zapnij pasy, kurwo. Nie, spokojnie. Najpierw zacznijmy od tego, że tutaj mamy czas, nie? 8 minut każdy miał. Zbychu, ty zrobiłeś dwa razy, kurwa, ten czas. Zrobiłeś 15 minut i ja to rozumiem, bo on chce być dłużej być w budynku. Więc tak. Nie, na serio, ty wyglądasz, jakbyś zajadał bezdomność. To jest tak, kurwa... Jakbyś nie miał mieszkania, ale miał talerz. To jest tak niesamowite. A dzisiaj się ubrał ładnie, jakby było, wiesz, casting na miejsce w noclegowni. Jest zajebiście, bo nie. Ale zacznijmy od takiej prawdy, prawdy. Dostałem telefon od Łukasza Wolskiego, mówi: hej stary, zapraszam cię na swój roast, będzie klimat, nie ma piwniczka jak kiedyś, wiesz, jakby zajebiście, nie ma z tego hajsu, wszystko idzie na realizację. Mówię: stary, w ogóle nie ma problemu, robimy to dla zajawy, nie, zajebiście. I wtedy się dowiedziałem, że organizuję niedługo wesele za 150 tysięcy, kurwa, złotych. I zgadnijcie, na którą imprezę nie jestem zaproszony. Co się, kurwa, śmiejesz, kurwa? W jakiejś piwnicy, gdzie siedzimy na grzędzie. Kurwa, gorzej niż kury gajdy mamy. Kurwa, tam kawior będziecie pewnie żreć ze ściany. Ja dostałem talon na piwo jedno. Kurwa. Są talony na piwo? Kurwa, jakby... Tu ludzie na pufach siedzą, ty chuju złamany. A ty masz wesele za 150 tysięcy złotych i zaprosiłeś kogo? Ręka do góry, kogo zaprosił? Chuj wam w dupę nie zaprosił was. Ja wiem, zaprosił, to jest tym bardziej tragiczne. Kasparka, który dorabia jako klaun i człowieka, który kurwa związek mu się rozjebał. Co ty chcesz mu pokazać, jak zdrowy związek wygląda? Przecież Kasparek będzie w takim szoku, że tam zupki nie są instant. On nie będzie...
On nie będzie wiedział, co tam robić. Ja pierdzielę. Jestem tak wkurwiony tym, że mnie tam nie zaprosił. I wiecie, co jest jakby ten... I tak, Kasparek dorabia jako klaun, nie? Mamy to? Wszyscy wiemy. I uwaga, ja mam taką apel. To jest serio, to jest już walka o człowieka. Mieszko, zacznij płacić, kurwa, Kasparkowi. Ten koleś dorabia, twój support dorabia jako klaun. Chuj, zamknij ryja, nie? Kurwa, i wiecie, co on ma jeszcze bezczelność? On wrzucił ostatnio swoje social media, że sobie nową Skodę kupił. Jak Kasparek, kurwa, ma to lajkować? To z uśmiechem chyba namalowanym. No, tak wściekły. Zacznij mu płacić jakieś pieniądze do chuja wafla. Ten człowiek, on, ale on jest dobrym człowiekiem, on będzie jeździł. Nie, w Skodzie mam lepsze lustra, żeby namalować tutaj. Honk, honk, mam ten, kurwa. Jestem tak wściekły na tą Skodę, ja dlatego uważam, że to chciałem napisać jakiś taki żart lokalny, umiejscowiony w Krakowie, żeby było też coś o was, nie, że szkoda, że Mieszko kupił czarną Skodę, a nie żółty Renault Megane. O. Wszyscy mamy to? Dobrze. Dobra, jedziemy dalej. Krzysztof Kasparek. Dorabia jako klaun. W 2023 roku. Jest oprócz tego doktorantem, tak? Doktorantem socjologii. Tak? On musi mieć największego fiuta na ziemi. To jest jakby... Przecież to jest big dick move, kurwa? Że dorabiasz jako klaun? I jesteś studentem socjologii? Ja jestem jeszcze taki jakby... Ja mam takie wrażenie, że to jest nadzieja dla wszystkich, bo typy mówią tam, kobiety są wybredne, jakby... On ma żonę, jakby... Jak jesteś singlem na sali, to ten koleś jest doktorantem socjologii, jest klaunem na pół etatu i ma kogoś. Słyszysz, Patryk? Dobrze, to tyle z mojej strony, dziękuję, bo już mi się czas kończy, bo pilnuję czasu. Dobranoc, dziękuję. Antoni Syrek-Dąbrowski. A teraz właśnie będzie Adam Gajda, o którym wiele razy padło dzisiaj, że jest wieśniakiem, a ja jeszcze chciałem przypomnieć, że Adam studiował te stosunki międzynarodowe i on po tych studiach jest taką światową osobą. Jemu się najbardziej podobały kobiety we Francji. Ponieważ bardzo go kręciło, jak robiły takie dajcie mu wielkie brawa, przed wami Adam Gajda! Dziękuję bardzo, witam serdecznie, Tomasz Machnicki, z tego co znam jego żonę, chyba ma francuskie korzenie, proszę państwa. Wspaniały człowiek, Tomek Machnicki, jak widzicie, dojebany skurwysyn z Nowej Huty, tak? I tu by padło już, że żona zdradzała go z kierowcą autobusu. Są plotki, że miał trochę za mały bilet na jej kasownik. Żartowałem, to nie są plotki. Ludzie mówią, że jest podobny do premiera, on sam tak o sobie mówi, ale ja nie słyszałem, żeby Morawieckiemu ktoś dymał żonę. Dobra, sorry Tomek, żartuję, wiem, to już przeszłość, teraz jesteś w nowym, szczęśliwym związku. Nawet już się zaręczyłeś, kurwa, krakowskie MPK zaciera ręce. Na pocieszenie powiem, nie jesteś rudy. Ale jest z nami tego typu osoba. To jest przykład człowieka, który ma takie włosy jak charakter, proszę państwa. Okej, to słabe, dobrze. Gdyby był czołgiem, miałby na nazwisko 102. Gdyby był zwierzęciem, byłby lisem, wiadomo. Gdyby był grzybem, byłby kurwa sromotnikiem, bo jest toksyczny w chuj.
To był żart, ja tak naprawdę Antka nie znam. Znam natomiast trochę lepiej jego support, Łukasza Kowalskiego. Zajebisty gościu, ale nie dosłyszy. Jest właściwie głuchy. Co tłumaczyłoby, dlaczego jeździ z Antkiem, bo on jako jedyny może znieść jego pierdolenie. I Antek, drodzy państwo, rozważał przeszczep włosów. Co tu kurwa rozważać? Już normalnie był na wizycie. Był na wizycie normalnie tam i ten przeszczepiacz włosów mówi do niego: panie Antoni, tak się mówi na typa, co robi przeszczep włosów na moim gospodarstwie, jebie mnie wasza opinia. I ten przeszczepiacz włosów, jak zobaczył Antka włosy, to powiedział, że kurwa więcej ich nie przeszczepi i powołał się na klauzulę sumienia. Poza tym przeszczep i tak by się nie udał, bo kurwa dawca nie przyjechał, dawcą był lis. Miał wylew. Płynnie przejdę do innego doświadczonego komika, który jest tutaj z nami, Tomek Nowaczyk. Wspaniały człowiek, wielkie brawa. Ale drodzy państwo, smutna sprawa. Tata Tomka Nowaczyka zmarł na raka. Widzisz, Antek, można? Tomek Nowaczyk, zajebisty gość, taki utalentowany, dużo rzeczy robi ciekawych, tak jak było powiedziane, ale słuchajcie, fundacja taka dla dzieci, tam za klauna się przebiera, książki pisze, podstępny skurwysyn. I to jest w ogóle szlachetna opcja, że on razem właśnie z Krzyśkiem Kasparkiem występują dla tych dzieci, ale z drugiej strony... Kurde, Kasparek i Nowaczyk na onkologii dla dzieci, jakby tam kurwa mieli mało raka, no. Okej. Okay. Jest z nami Mieszko Minkiewicz. Przez jakiś czas mieszkał w Krakowie. Pierwszy dzień w Krakowie spędził ze mną, to się pochwalę, bo kiedyś miałem taki epizod, że go supportowałem. I przechodziliśmy go do takiej krakowskiej atrakcji i on bardzo się zdziwił, wyciągnął telefon i powiedział: żono? Wszelki duch Pana Boga chwali to, że to w tym Krakowie dinozaury ogniem zieją. I Tatary do ludzi strzelają za to, że na trąbce grają. Tak było, nic nie ściemniam. No, Białystok jest trochę zapóźniony, Mieszko do tej pory na VAT, mówi pańszczyzna. Drodzy państwo, Mieszko ma mieszkanie w Białymstoku. A Zbychu jest bezdomnym w Krakowie i chuj wie co lepsze. Krzysiek Kasparek jeździ z Mieszkiem na supporty, bo kurwa nie miałem czasu. W ogóle są takie złośliwości, bo to już trwa jakiś czas. Mieszko mam taką małą, zajebistą córkę. Złośliwi mówią, że jest podobna do Kasparka. Ja uważam, że jednak podobna jest bardziej do matki. Z Kasparkiem ma tylko zgodność genetyczną. I to tylko dlatego, że nie miałem czasu. Krzysiek Kasparek, kurwa, to jest taki biedny człowiek, że on wyemigrował do Chin szyć dżinsy zarobkowo. I odjebało mu. Za dużo zarobił, pojechał dalej do Bangladeszu kleić Adidasy. Jedni sąsiedzi Krzyśka myśleli, że ma myszy, drudzy, że drzwi nie nasmarowały. A to kurwa bida, piszczy, no. Drodzy państwo, no. Kasparek poznaje zawsze prawdziwych przyjaciół. Kasparek ma na chacie 6 kucharek, kurwa. Jak kierowca ruchał żonę Machnickiego, to Kasparek trzymał jej torebkę za złotówkę. I się jeszcze tak dziko przybliżał i liczył, że coś więcej mu skapnie, kurwa. Poszedł wysłać totolotka, to mu baba powiedziała, że nie ma takiej zdolności kredytowej, kurwa. Najgorsze jest to, że Krzysiek uwielbia zajadać stres. I non-stop wchodzi wkurwiony, bo go nie stać na jedzenie. Zbychu Grabowski, drodzy państwo, zajebisty dzisiaj występ, wielkie brawa, ale dla mnie
Zbychu wygląda, jakby karzeł urósł. Zbychu jest tak paskudny, że policja używała go do rozpędzania strajku kobiet. Antoni, przepraszam, nie śmiej się, gdyby nie Zbychu, ten żart byłby na ciebie. Zbychu ma wiele epizodów w różnych telewizyjnych produkcjach. Na przykład wystąpił, tego mało kto to wie, jako kaskadrę we mnie jak miłość, jak Hanka Mostowiak wpierdoliła się w jego chałupę. Zbychu się kiedyś najebał, zaginął, rodzina zmartwiona wezwała policję. Policja przyjechała z psem tropiącym, pies tropiący złapał trop i się powiesił. Zbychu, kurwa, poci się wodą z bigosu, rozumiecie to? Zbychu wygląda, jakby miał błazerię na chacie. Ale nie ma chaty. Cezary Pontewski, bardzo go lubię. Witam! Mój ulubiony koleg. Jeden z moich ulubionych ludzi na tym świecie. Kiedyś specjalnie pojechał do Białego Stoku, do Mieszka, bo myślał, że Białystok to Góra Koksu, kurwa. Patryk Trela wzbudza teraz większą litość niż Antek, jak miał raka. Wolski. Dzięki za zaproszenie. Przede wszystkim na wesele. Z Wolskim poza przyjaźnią łączy nas alkohol. Jest takim chlorem, że w całym Krakowie nie liczą mu kaucji za butelki. Raz poszedłem z nim do sklepu, wziął 6 harnasi, a baba spytała, czy na miejscu. Wychodzimy ze sklepu, minął nas owsiak, patrzy na Wolskiego i mówi, dla ciebie zagramy jeden dzień dłużej, kurwa. Każdy z nas ma takie najczęściej używane numery telefonu. Ja mam na przykład na kebab. Ponty do dziś mam efedron 24H. Zbychu, schronisko brata Alberta. A Łukasz Wolski, jego narzeczona i matka mają izbę przyjęć i izbę wytrzeźwień. To ja wiem, mieszkam z Białegostoku, izba przyjęć to nie jest, kurwa, sala balowa. Nie chciałbym próżno kończyć tego mojego wystąpienia się. Chciałbym, żebyście z czymś wyszli, nie? I mój ojciec zawsze powtarzał, no słuchaj, pokaż mi swój balkon, a powiem ci, kim jesteś. I tak Krzysztof Kasparek ma balkon typu socjologia. Wolski ma balkon typu patologia. Antek ma balkon typu onkologia. A Zbychu codziennie śpi pod innym z tych balkonów. Dziękuję wam bardzo, bo mi bardzo miło. Bądźcie zdrowi. Adam Gajda, wielkie brawa. A teraz przed wami wisienka na tym roastowym torcie. Dajcie mu wielkie brawa, przywitajcie go gorąco. Przed wami Łukasz Wolski, wielkie brawa. Siemanko, dobry wieczór. W gwoli takiego wyjaśnienia, Antek, chciałem cię zaprosić, ale reszta gości powiedziała, że nie przyjedzie. Machnicki. Tomek Machnicki, nasz prowadzący, on się chwali, że umie doić krowy. To tłumaczy, czego jego ulubiony polityk to Janusz Korwin-Mikke. Dalej jest tylko gorzej. Machnicki ma tak zaawansowany daltonizm, że jak kupuje proszek do kolorów, to nie do wszystkich. Czarek Pontewski, przedstawiciel komedii niezależnej, czyli takiej, na której nikomu kurwa nie zależy. Ja bardzo lubię Pontiego, mi się ciężko na niego żarty pisze. On mnie kiedyś wziął na support i się pytał, co będę grał. Ja mówię, Ponti, nie wiem. Coś wymyślę. On mówi, a dasz radę, ty jesteś prosem.
Także kariera mi się w chuj rozwija. Ostatnio awansowałem w kategorii zboża. Sprzężyto, kurwa, na proso. Niestety żarty mam dalej na poziomie kukurydzy. Ludzie tego, kurwa, nie trawią. Mój ukochany. Krzysiu Kasparek, tak. Krzysiek jest dla pracy, on po tej swojej socjologii jest dla pracodawców jak kupon totolotka. Jeśli chcesz wygrać, musisz go skreślić. Kasparek, on ma problemy z kręgosłupem, on musi jeździć pociągami na leżąco, specjalnymi wagonami mopsu. To są tak naprawdę wagony warsu, on tam leży i może zjeść wszystko, co spadnie z pańskiego stołu. Hipoteka to dla Kasparka po prostu album ze zdjęciem hipopotamów. Dostał na niego kredyt hipotetyczny. W sensie żona mu kupiła i powiedziała, dobra, będziesz miał, to oddasz. Kasparek prowadził kiedyś badania w zakładzie karnym, gdzie rozmawiał z najgorszymi przestępcami seksualnymi. Niestety musiał je skończyć, przerwać. Więźniowie się skarżyli, że podczas opisów zbrodni walił konia. Kasparek jest intelektualnym pedofilem. Kręcą go tylko laski z wykształceniem podstawowym. Kasparek jest dzieckiem socjalnej troski, co oznacza, że wszystkie jego żarty są niedopracowane. Kasparek napisał swoją autobiografię, gdzie opowiada o swoich problemach ze znalezieniem pracy. Roboczy tytuł to Syzyfowe płace. Kasparek zawsze wiedział, że nigdy nie dorobi się własnego mieszkania, więc pozostał mu skok na kasie. Kasparek jest lewakiem z krwi i kości. On stworzył nawet swoją doktrynę socjalną. Nazwał ją Płaczę, wymagam. Kasparek prowadził program śniadaniowy w TVP, gdzie sądował przechodniów. Nazywał się Pytanie za śniadanie. Antek, ja, stary, ty jesteś jednym z najbardziej pożytecznych komików w Polsce. Zawsze ktoś mi zarzuca rasizm, mówię, ja rasistą, jak ja mam rudego kolegę. Antek od dziecka trenował tajski boks. Trudno mu się dziwić, klincz był dla niego jedynym szansą, że ktoś go kiedyś przytuli. Antek ma przerzuty sumienia. W sensie on odpierdala, ale jego rodzice się wstydzą. Oni później zadośćuczynią tym wszystkim ludziom i się pytają, Antek, masz ty sumienie? Na co Antek? W sumie nie. Antek chciał kiedyś zdobyć rysy zimą. Nie udało mu się, miał tylko jednego raka. Nowaczyk też miał raka mózgu, ale to rozbiegał na szczęście. Mało osób wie, że Antek z Nowaczykiem są spokrewnieni. To guzyni. Adam Gajda. Adam od dłuższego czasu walczy z nadwagą. On sobie znalazł sposób, taką dietę na dystrybutor do tankowania. On po prostu je tak dużo, aż usłyszy takie... Co oznacza, że mu pępek na lewą stronę wyjebało.
Wtedy kładzie się na boku, żona nim tak buja, bo dzięki temu jeszcze trzema pierogami może dopchać. Gajda wysiadł dzisiaj z pociągu i jak zobaczył, jak ludzie chodzą elegancko ubrani, zadzwonił do mnie z pretensjami: kurwa, mogłeś powiedzieć, że dzisiaj odpust. Gajda wychodzi z założenia, że to nie żona, a ziemia ma być płodna. Gajda jest bardzo progresywnym rolnikiem. Wszystkie jego dzieci są z wolnego wybiegu. Mieszko Minkiewicz. Jego żona, wiadomo, Dobrawa. Chociaż czy ja wiem, przy byłej żonie Machnickiego to średniawa. Mieszkowi niedawno urodziła się córka i żona mu nie musiała przypominać o zarejestrowaniu dziecka, bo ledwo się urodziło, on od razu jej założył konto na YouTubie i posubskrybował swój kanał. Patrosa stary, tam w Mielcu, on strasznie chlał, bił swoją rodzinę. Miał rodzinę kompletnie w dupie, matka się z nimi interesowała. Taka tam mielecka telenowela. Patros całe dzieciństwo nienawidził ojca i się potem okazało, że on się powoli staje z takim samym człowiekiem. On w to nie mógł uwierzyć, on wyszedł i zaczął opowiadać o tym na scenie. Taki tam storytelling. Antek, zostaw krzesło, rwij włosy! Rwij włosy, Antek! Zbychu Grabowski. Zbychu zawsze przegrywa w tysiąca, bo tam trzeba mieć meldunek. U niego w starym dowodzie był adres zamelinowania. Jak Zbychu robi parapetówkę, to od zewnątrz. Może i Zbychu jest bezdomny, ale on bardzo dba o higienę. On codziennie zmienia pościel. Codziennie przykrywa się dzisiejszą gazetą. Dlatego jak wstaje rano, jest wczorajszy. On z tych gazet wycina sobie takie jakby pejzaże, znaczy pejzaże, w sensie miejsca różne z całego świata, takie jego pay-per-view. Włosy, włosy. Jego ulubiony film to Tramwaj zwany na żądanie. Ulubiony serial fantazy Zbycha to Lokatorzy. Zbychu dostał kredyt hipoteczny na namiot. Teraz gdzie się nie rozbije, to ma wakacje w tropiku. Ja nie chcę mówić, że Kiciuś jest gruby. Gdzie to jest, kurwa? Ja nie chcę mówić, że Kiciuś jest gruby, ale jego ulubione przyprawy to sól i wieprz. Największym sukcesem Kiciusia w komedii jest fakt, że pomimo swoich gabarytów nadal pozostaje niezauważony. No spójrz na niego. Kiciuś wygląda jak typ, który w lodówce zamiast drzwi ma firanki. Już tak kończąc, w ogóle zauważcie, że... A wiesz, jedna rzecz mi wpada do głowy. Bo... Olej, olej, olej. Nie mów tak. Bo Kiciuś jest metalem, nie?
i on by był zajebistym typem do śpiewania francuskiego metalu, bo byłoby takie... O kurwa. Ale popatrzcie, Zbychu i Kiciuś, jak oni patrzy na ich posturę, to oni wyglądają identycznie. Identycznie, żeby ich rozróżnić, potrzeba wagi. Tak, Zbychu jest cięższy, delikatnie, dokładnie o klucze od mieszkania. I korzystając z okazji, chciałbym wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować, że się zjawiliście tak licznie. Dzięki serdeczne! Wszystkie brawa, Łukasz Wolski. I tak, tym sposobem kończymy roast Łukasza Wolskiego i mojej byłej żony. Dajcie jeszcze raz wielkie brawa wszystkim występującym. Michał Mącznik, Cezary Pontewski, Krzysiek Kasparek, Kiciusz Filip Białoskórski, Patryk Trela, Adam Gajda, Zbychu Grabowski, Tomek Nowaczyk, Mieszko Minkiewicz, Antoni Syrek-Dąbrowski i Łukasz Wolski. Wielkie brawa dla wszystkich występujących. Dziękujemy serdecznie i dobranoc.